No i powróciła nam zima do Dąbrowy Górniczej. Jestem w tej chwili na ulicy Dąbrowskiego. Próbuję się w jakiś tam sposób wydostać z centrum. W zasadzie z każdej strony w mieście mamy ogromną ilość pojazdów. Jadę w ogóle od strony Będzina, bo powiem tak, tak w ogóle jadę od strony Katowic, natomiast na korek napotknąłem się już w okolicy szpitala górniczego i powiem szczerze, no korek tam czy stamtąd krajową 9-4, stąd też moja jazda przez Będzin. A trzeba powiedzieć, że w Będzinie tak naprawdę wcale lepiej nie było, bo również z każdej strony, gdzie tylko jakiś wylot z miasta, to co chwila tworzyły się korki. Kilka dni temu w zasadzie w tym samym miejscu, a więc na rozwidleniu drogi krajowej numer 96 i 94 w okolicy szpitala górniczego w Sosnowcu, pokazywałem wam korek. Wtedy ten korek w zasadzie w tym miejscu nam się kończył się no, zdarzeniem drogowym, w którym no, jakiś tam pojazd wypadł na tymże wspomnianym rozwidleniu za drogę. No a tym razem w kierunku 9-4, w kierunku Olkusza nam korek się toczy i ciekaw jestem, co jest jego przyczyną. Czy to jest kwestia zimy? Może na tym lekkim podjeździe utknęły jakieś ciężarówki, bądź nie tylko ciężarówki. Widoczność mam no, mocno ograniczoną, więc ciężko wyczuć tak naprawdę, co tam się może dziać. CB wciąż niesprawne. To zjeżdżamy w kierunku Krakowa i Olkusza. Troszkę nawet udało się przyspieszyć i pokonuje w tej chwili ten odcinek zawrotną prędkością 20 kilku kilometrów na godzinę. Cóż, powróciła zima w zasadzie i pojawiły się problemy na drogach. Ciężko wyczuć, czy w kierunku Dąbrowy warto jechać prosto, czy lepiej uciekać się. Wjeżdżam na ulicę Kościuszki. Mam nadzieję, że się jeszcze na zielonym załapę. Tutaj oczywiście rozstawiajmy się na dwa pasy. Bo te
wtedy więcej pojazdów jest w stanie przez skrzyżowanie przejechać. No i jak bardzo fajnie mieliśmy przejezdną w zasadzie ulicę Kościuszki, czy też fragment ulicy Kościuszki, tak oczywiście gdybym chciał kontynuować jazdę przez ulicę, przez rondo, ulicą Kościuszki w kierunku dworca, nie ma szans, więc w stronę Gołonoga no, trzeba remontowaną Królowej Jadwigi. Jak widzimy, tutaj wszystko stoi. Natomiast wbrew pozorom nie najgorzej się jedzie tą główną arterią miasta, czyli ciągiem Królowej Jadwigi Piłsudskiego. Na wlocie w zasadzie do miasta tylko Sobieskiego była dość mocno przykorkowana w kierunku przeciwnym. Pewnie ten ruch jest, tak przynajmniej się wydaje, że jest dużo wolniejszy. Tutaj można powiedzieć w kierunku Gołonoga nie wygląda to jakoś mega tragicznie. Momentami przejeżdża się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. W tej chwili jestem na Piłsudskiego na wysokości Manhattanu. Tutaj jest lodowisko. Tutaj jest, moi drodzy, lodowisko. To nie jest śliska nawierzchnia. To jest normalne lodowisko, po którym powinniśmy jeździć na łyżwach, a nie jeździć samochodem. Natomiast to miejsce to jest idealny przykład na to, kiedy ruszamy z drugiego biegu. Jeżeli ruszę na takiej nawierzchni z jedynki, auto mi tańcuje. Zobaczcie, samochód mi, może tego nie było widać na kamerze, ale samochód mi tańcował. Nie panowałem nad nim w 100%. Jeśli jednak ruszę z dwójki, to ruszanie jest bardziej powolne, muszę dłużej trzymać sprzęgło, ale ten samochód cały czas jedzie. Ja nie tracę w tym momencie nad nim kontroli. To cały czas ja decyduję, w jaki sposób ten samochód ma jechać. Tak więc pamiętajcie o tym, ciśnijcie swoich instruktorów, by wam pokazywali to, by wam o tym opowiadali, by wam wytłumaczyli, dlaczego jest ten drugi bieg potrzebny. Warunki są idealne ku temu, by się tego uczyć. No i korzystajcie z tego na egzaminie.